czy polskie firmy chętniej wystawiają się teraz na tych targach? Jak to wygląda? Targi Sea China są to targi, jedne z największych targów nie tylko w Chinach, ale w ogóle na świecie. Dlatego polskie firmy mają tutaj możliwość najlepszej prezentacji swojej oferty. Mogą dotrzeć do największej liczby potencjalnych partnerów. Czy chętniej występują? Tak, wydaje mi się, że tak. Są takie firmy, które już rokrocznie tradycyjnie pojawiają się tutaj na stoiskach. Nie tylko tutaj w hali międzynarodowej, ale także w halach branżowych. Mamy też kilka stoisk co roku w ramach kampanii informacyjno-promocyjnych branżowych. Także jest w tym roku i stoisko branży mleczarskiej, i stoisko branży mięsnej. U nas na stoisku jest 12 firm z różnych branż. Także myślę, że to są jedne z najlepszych targów w Chinach, na których polskie firmy mogą się zaprezentować i mogą dotrzeć do klienta chińskiego. I pytanie drugie. Jakie działania podejmujecie, aby promować polskie firmy za granicą? Generalnie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa realizuje kilka mechanizmów, dzięki którym polskie firmy są wspierane na rynkach zagranicznych. My przede wszystkim organizujemy stoiska narodowe na wybranych targach za granicą. Także oczywiście tutaj w Chinach mamy piękny pawilon, w którym polskie firmy mogą się zaprezentować. Organizujemy również misje handlowe, które obejmują organizację rozmów biznesowych, takich matchmakingowych. Staramy się promować również i polską żywność, i polskie firmy w mediach branżowych w danym kraju. A także realizujemy mechanizmy, w ramach których firmy mogą poprzez organizacje branżowe również uzyskać wsparcie w ramach funduszy promocji, w ramach kampanii promocyjno-informacyjnych finansowanych ze środków wspólnej polityki rolnej.